Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim najnowszym filmiku, w którym pokażę Wam i opowiem, a także dam tutaj propozycję prezentów dla dziecka, które ma około roku. Mój syn niedawno skończył rok i wiem, co u nas się świetnie sprawdza, a co totalnie nie daje rady. Opowiem Wam także, dlaczego wybieram pewne rzeczy, a pewne nie, a także Wam pokażę tutaj tak prawie na żywo, jak większość z nich wygląda. Zapraszam dalej. Hitem hitów, który idzie, myślę, wraz z osobowością, są u mnie książeczki. Książeczek mój syn ma już dość sporo, a to jest tylko część jego ulubionych książeczek. I myślę, że nieważne, czy człowiek później lubi czytać, czy nie lubi, czy ma na to czas, czy nie, trzeba zaszczepiać właśnie taką miłość do książek od samego początku, która, słuchajcie, świetnie pomaga nam w poznawaniu świata. Która, słuchajcie, świetnie pomaga dziecku poznawać świat, uczyć się kolorów, kształtów, dźwięków. Oczywiście to jest wszystko za pomocą rodzica, ale te kolorowe obrazki kształtują nam mowę i szybciej dziecko nam zaczyna mówić i poznawać świat właśnie za pomocą książeczek, a nie telewizji. Jakie książeczki są u nas hitem? Głównym hitem, słuchajcie, jest książeczka o kropeczkach. To jest książka, która nazywa się Naciśnij mnie. Jest ona francuskiej autorki, przetłumaczona również na język polski. Jest banalnie prosta, ale właśnie o to w niej chodzi. Kolejne świetne pozycje to są obracanki. Z serii obracanki są trzy książeczki, trzeciej jeszcze nie mamy, ale te dwie już są hitem. Tutaj mamy naukę poprzez zabawę. Dziecko, obracając dane figurki, zwierzątka i przedmioty, uczy się, gdzie jest góra-dół, gdzie jest prawo-lewo, gdzie jest przód i tył. Bardzo fajna sprawa i nie musicie się bać, że dziecko wyrwie nam tą etykietkę, ponieważ bardzo prosto się ją na tym patyczku wczepia. Chociaż mój syn, mimo tego, że maltretuje bardzo książeczki, jeszcze nic tutaj nie urwał. Taka książeczka kosztuje niecałe 15 zł w księgarni internetowej i bardzo Wam polecam ją kupić. Fajnie się właśnie sprawdzają takie prezenty grupowe, kiedy kupujecie dużo takich fajnych, rozwojowych książeczek albo po prostu dodajecie taką książeczkę jako dodatek do prezentu. Przechodząc dalej, świetną propozycją prezentów są różnego rodzaju cymbałki, flet, kastaniety, rzeczy, które po prostu grają, które interesują dziecko, bo jak wiecie, jak zauważyliście, albo może nie wiecie, to Wam powiem, ponieważ może nie macie takich malutkich dzieci, dzieci chłoną muzykę, bardzo się zaczynają interesować właśnie dźwiękami i im głośniej coś się dzieje, tym jest lepiej. Więc także tutaj właśnie przychodzę z różnymi grającymi rzeczami do Was. Kolejną moją propozycją jest suchy basen z piłeczkami. Jest to może troszeczkę droższa inwestycja, ale również pochłaniająca dziecko na długie godziny. I w zależności od tego, jaki rozmiar wybierzecie, tyle dzieci może się w nim zmieścić. W takim okrągłym basenie mieści się około dwoje, troje takich rocznych dzieci, zaś w takim kwadratowym około czworo, pięcioro rocznych, a później starszych na przykład dwoje. Zabawy jest tam co niemiara i wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu każdy z nas marzył o tym, żeby mieć właśnie taki suchy basen i te kulki, które były tylko w bawialniach. Teraz każde dziecko może już mieć taki w domu, więc chrzestnym dziadkom i rodzicom na roczek, na chrzciny na przykład właśnie, na Mikołajki bardzo polecam właśnie taki basen. Następną propozycją są różnego rodzaju jeździki, samochodziki, pchacze, czy właśnie konie. Mój syn dostał od babci konia na biegunach i on jest małego rozmiaru, dlatego jest naprawdę świetny dla roczniaka i co prawda on sobie sam tam jeszcze nie wsiądzie, ale już posadzony buja się, świetnie się bawi, sadza sobie maskotki na nim i właśnie buja te maskotki albo po naciśnięciu uszu, jak jest muzyka, zaczyna tańczyć, klaskać, po prostu radość jest co niemiara. Świetną sprawą jest również taki jeździk, który jest zarówno pchaczem. Jest to zabawka wielofunkcyjna, ponieważ jeżeli nasze dziecko nie lubi siedzieć w wózku, kiedy wychodzimy z nim na spacer, możemy wsadzić je właśnie do takiego samochodziku i pchać. Z boku są barierki, więc zabezpieczają naszego malucha, a później jak jest trochę starszy i na przykład siedzimy w domu albo właśnie wychodzimy na spacer, możemy część z tych rzeczy demontować. Możemy zdemontować barierki, zdemontować nóżki albo zdemontować właśnie tą rączkę.
Natomiast dla troszeczkę starszych dzieci polecam właśnie takie rowerki biegowe albo samochodziki Wilat czy Goki. Są to świetne propozycje, tylko tutaj już dziecko będzie się musiało nauczyć samo odpychać, co oczywiście też jest bardzo fajne, bardzo przydatne, bo taka umiejętność właśnie zaczyna wchodzić w życie takiego maluszka. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki jest mój pewniak, jeżeli chodzi o prezent, ponieważ czasami głupio jest spytać rodzica, co dziecko ma, a co nie ma, co by chciało dostać, zainwestujcie w zestawy jedzeniowe i w takie pakiety bardzo fajne, które się przydadzą każdemu dziecku. W takim pakiecie może być m.in. właśnie zestaw jedzeniowy, w którym jest talerzyk, miseczka, do tego jest bidon, często są sztućce, może być kubek niewysypek albo na przykład termos. I w zależności od tego, co wybierzecie, tak możecie stworzyć swój zestaw i czy on będzie kosztował 60 zł, czy będzie kosztował 100, czy 150, czyli już tak fajnie na bogato, jak się do jakiegoś maleństwa idzie na roczek, czy pod choinkę. Jest to super sprawa, a tak jak mówię, takich rzeczy nigdy nie jest za wiele, więc będzie to na pewno strzał w dziesiątkę. Z bardzo kreatywnych rzeczy, które Wam mogę polecić, a które możecie zrobić sami również, może być m.in. tablica manipulacyjna. Świetna sprawa, która, uwierzcie mi, na 100% pochłonie każdego maluszka. Są one dostępne w internecie, m.in. na Allegro, ale tutaj możecie je zrobić sami. Wpisując w Google tablica manipulacyjna, wyskoczy Wam mnóstwo propozycji lub możecie po prostu podpatrzeć coś tutaj z naszej tablicy, o którą poprosiłam Andrzejową Chrzestną. Kiedy zadała mi pytanie, co Andrzejek potrzebuje, tak jej odpowiedziałam, zrób mu tablicę manipulacyjną i on potrafi naprawdę bardzo, bardzo długo przy niej siedzieć. Kolejną fajną propozycją prezentu jest kulodrom. I tutaj proponuję Wam wybrać po prostu najprostszy z nich, czyli taki, gdzie z jednej rynienki wpada w drugą i tak dalej, aż do samego dołu. Czemu mówię, że to jest fajna zabawka, chociaż jest to takie proste i wydawałoby się, że może dziecka nie zainteresować? No właśnie, wybierajcie te proste rzeczy. Dzieci uwielbiają butelkę i słomki i wrzucanie tych słomek do butelki. Dzieci uwielbiają mopy, zmiotki, takie naprawdę proste rzeczy. Czyli kulodrom też wpisze się w kanon idealnej zabawki. Wydawałoby się, że te zabawki, które świecą, grają, one są lepsze. Nie, one są bardziej męczące. Dziecko bardziej się robi rozdrażnione przy nich i tak naprawdę one nie wnoszą zbyt wiele do życia maluszka. A taki kulodrom, nie dość, że dziecko musi złapać sobie kuleczkę w łapkę, czyli ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, manualną sprawność. To naprawdę takie proste rzeczy są najfajniejsze. Następną propozycją jest domek, a dokładnie ogródek. Nazywa się Activity Garden i bardzo Wam go polecam z takiego powodu, że ma wiele funkcji. Tutaj też właśnie mamy taki mini kulodrom, mamy sorter, mamy również światełka, za którymi nie jest tem, aczkolwiek zawsze można wyjąć baterie, przy czym one nie są aż tak bardzo rażące i nie są aż tak bardzo denerwujące i zajmujące dziecko. Uwierzcie mi, że akurat te światełka w Activity Garden są ostatnią rzeczą, po której sięga dziecko. Mamy tutaj także bramkę, cała ta konstrukcja do nas mówi, takie jakieś wierszyki, jakieś fajne tutaj rymowanki. Jest naprawdę świetną sprawą. I ostatnią propozycją jest ta oto walizka za mną. Słuchajcie, to jest walizka dla maluszka. Ona jest w kilku wzorach i kolorach. Jest naprawdę piękna, chociaż nie jest jakoś bardzo pojemna, ale jako walizka taka podręczna, na przykład do samolotu czy do samochodu, świetnie się sprawdzi. Słuchajcie, ona ma tutaj taki pasek, dzięki któremu dziecko może sobie ją ciągnąć jak zwierzątko, albo przyczepiamy ją z tej strony i możemy ją nieść na ramieniu. Ma dwie bardzo wygodne rączki, ale słuchajcie, co jest w niej najfajniejsze. Jest tutaj od odpowiednio wyprofilowana i ma kółeczka, dzięki czemu dziecko ciągnąc ją wcale się nie męczy, a może również na niej siedzieć i może się wozić po lotnisku w tej z powrotem lub rodzic może ciągnąć malucha na niej. Więc jest to bardzo, bardzo fajny produkt, który Wam polecam, jeżeli nie wiecie również, co kupić właśnie maluszkowi, kiedy do niego idziecie, a nie chcecie również rodziców pytać, czy coś mu potrzeba. Więc tak,
test, oprócz na przykład Skip Hopa czy EZPZ, tych mat, które są do jedzenia. Bardzo fajna propozycja prezentu. Jak zauważyłyście i zauważyliście, drodzy rodzice, nie proponowałam Wam tutaj zbyt wielu szumiących, grających i takich walących po oczach zabawek, ponieważ przez cały ten rok, kiedy jesteśmy z synkiem, kiedy poznajemy zabawki, stwierdziłam, że one bardzo męczą rodzica, bardzo męczą też dziecko i nie chciałabym narażać innych osób właśnie na takie męczące zabawki, które bardzo bodźcują dziecko. Ja stawiam na rozwój, stawiam na coś takiego ciekawego, kreatywnego, co przyda się właśnie maleństwu. Przyda się również rodzicom, no i co może rozwijać pasję w dziecku, co pozwala właśnie kształtować tą motorykę, to poznanie świata, bo mnie samą fascynują takie rzeczy i fascynują mnie te zabawki. Jak mój syn dostaje jakąś taką grającą, huczącą zabawkę, to dla mnie jest to totalnie nieciekawe i wiadomo, zabawki nie są dla rodzica, ale jeżeli dostaje właśnie jakiś kulodrom, czy cymbałki, czy kastaniety, wiecie, takie naprawdę bardzo fajne rzeczy, to wspólnie możemy się bawić i to jest kolejny plus do tego, aby się bardzo fajnie rozwijać już od takiego maluszka. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jak macie swoje propozycje fajnych zabawek, bo przecież wiadomo, ja nie przerobiłam jeszcze wszystkich, to oczywiście napiszcie w komentarzu na dole. Będę wszystko zbierać i będę w opisie pod filmikiem również Wasze propozycje, które mi się będą podobały, a których jeszcze nie znałam, a zapoznam się z nimi później, będę również umieszczać. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was jak najbardziej przydatny. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia niedługo. Pa!